Witam Was w kolejnej odsłonie. Będziemy tym razem malować obraz olejny, czyli zupełnie inne farby niż do tej pory. Głównie pracowaliśmy farbami akrylowymi, którymi medium była woda. Medium to znaczy to, z czym farba się łączy i rozrzedza. Tym razem pracujemy farbami olejnymi. Jak sama nazwa wskazuje, to olej będzie tutaj głównym medium. Może to być mieszanka olejno-żywiczna i takie mieszanki są zazwyczaj w sprzedaży. Zobaczcie, to się nazywa medium malarskie olejno-żywiczne, na przykład szybko schnące. Ja używam takiego szybko schnącego, bo rzeczywiście łatwiejsza jest ta praca. Oprócz tego potrzebna nam będzie terpentyna balsamiczna. Terpentyna służy przede wszystkim do mycia pędzli. Ale nie tylko, bo czasami różne efekty mocnych, na przykład przecierek, spływów, można wykonywać właśnie tą terpentyną, ona mocno rozrzedza. Pracujcie sobie najlepiej w rękawiczkach, dlatego że farbę olejną bardzo trudno jest zmyć tak naprawdę z rąk. Natomiast terpentyny nie polecam do mycia skóry. Można być uczulonym, może także poparzyć, może piec później skóra, więc raczej polecam po prostu mydło z wodą, jeśli nam się już to przytrafi. Terpentynę też nie bardzo polecam do mycia ubrań, jeżeli nam coś kapnie, dlatego że może po prostu się odbarwić, zrobić plama, a już absolutnie nie wolno myć na sobie, dlatego że później skóra w tym miejscu może być po prostu poparzona, więc uważajmy. Są to farby przede wszystkim dla dorosłych, na pewno nie dla małych dzieci. One też mają swój zapach z racji tej terpentyny balsamicznej, z racji tego oleju żywicznego. One będą specyficznie pachnieć. Wiele osób uwielbia ten zapach. Jest to taki zapach prawdziwej malarskiej pracowni. Jakie pędzle będą nam potrzebne? Przede wszystkim stosujemy pędzle twardsze niż w malowaniu farbą akrylową, która jest bardzo łatwa w malarstwie i taka miękka. Natomiast farby olejne są farbami naprawdę gęstymi. I tutaj przygotowałam sobie na dzisiejszy obraz paletę. Lubię, kiedy jest to dużo różnych kolorów, można wtedy pięknie nimi pracować, łączyć sobie barwy. Starajmy się w taki sposób wyciskać farby, żeby były zbliżone do siebie kolorystycznie i tonalnie. Bardzo łatwo będzie od żółci przejść w zielenie. Pięknie możemy połączyć taki karmin z fioletem. Zobaczcie wszystkie odcienie brązu obok siebie i te wszystkie ciemne kolory, taki bardzo ciemny brąz, czerń. Tutaj mamy odcienie takich ciemnych ultramaryn, granatów, morskich kolorów, indygo. To są wszystko takie zbliżone do siebie kolory. Farby mają tak silne pigmenty, że w tej sytuacji w zasadzie nie widać koloru. Wydaje się, że to są wręcz czarne farby, ale po rozrzedzeniu odpowiednio z olejem będą zachowywały się podobnie jak akwarele w kostkach. Czyli one będą przechodziły melanżem z bardzo jasnych tonacji w niezwykle silne pigmenty. Więc tak naprawdę farbami olejnymi możemy pracować przeróżnymi technikami, poczynając od tych laserów, poprzez tapowania oraz pracę szpachlą. Jeżeli chcemy, żeby obraz był w miarę szybko skończony, musimy pracować w taki sposób, aby nie tracić zbyt dużo czasu na schnięcie warstw. To właśnie jest malarstwo klasyczne, laserunkowe, gdzie każda warstwa po namalowaniu musiała wyschnąć, co czasami wiązało się z długimi nawet tygodniami. Więc obraz tego typu może być malowany całymi długimi latami. Jeżeli nie jesteśmy na to przygotowani, musimy wiedzieć, w jaki sposób rozplanować sobie pracę, żeby nie tracić tego zbędnego czasu na zbyt długie czekanie. Dzisiaj namalujemy sobie jako pierwszy obraz
pejzaż, który będzie składał się głównie z zieleni, ale będzie posiadał w sobie też ciepłe akcenty. Będziemy też troszeczkę tych innych barw łączyć z tymi naszymi tutaj podstawowymi, po to, żeby je ocieplać, ochładzać, ale zaczniemy sobie tym razem od delikatnego naszkicowania tego, co chcemy malować, a później przejdziemy do kolejnych etapów pracy. Przydatne będą również pędzle nylonowe, oprócz szczecinowych, i to nimi będziemy delikatnie na przykład rozsmarowywać na początek pewne elementy, dlatego że połączymy sobie dzisiaj kilka technik. Niebo na przykład wykonamy efektem takiego rozmazu, bardzo łagodnego, naturalnego. To samo będzie się działo z wodą, bo woda też się tutaj pojawi, ale wszystkie elementy, na przykład drzew, będziemy już pracować nad tapowaniem, czyli pędzlami szczecinowymi będziemy tworzyć piękne korony w różnych odcieniach zieleni. Natomiast szpachelka i kałanki, czyli te precyzyjne pędzelki, również przydadzą nam się do niektórych elementów fakturowych oraz do detali. Tymi farbami pracuje się zupełnie inaczej niż farbami akrylowymi i nie możemy zastosować tutaj takich samych technik, więc generalnie zabieramy się do pracy. W dwóch naczynkach przygotowałam sobie olej, w którym będę delikatnie maczać czasami pędzle po to, żeby uzyskać zdecydowanie rzadszą farbę niż mamy tutaj. Natomiast w drugim naczynku jest terpentyna balsamiczna, do której będę wkładać zabrudzone pędzle. W momencie, kiedy włożymy tutaj pędzel, wyczyścimy go, to zawsze musimy mieć pod ręką gotowe ścierki, którymi będziemy po prostu przecierać, szybciutko wycierać, żeby nam się to dobrze umyło. Musimy sobie przeznaczyć najlepiej taki stary ręcznik bawełniany, gruba bawełna, która nam nie będzie przemakała i szybciutko będziemy mogli sobie oczyszczać te pędzle. Chyba że macie bardzo dużo pędzli, do każdego koloru inny i do przecierek inny, ale zawsze praktycznie jest mieć taką ścierkę przy sobie. Dobrze jest móc również taką ścierkę drugą nawet położyć sobie na kolana, żeby się po prostu nie pobrudzić, i ręce zabezpieczamy najlepiej w takich zwykłych rękawiczkach gumowych. Wtedy po zdjęciu mamy po prostu czyściutkie ręce i bez stresu sobie, prawda, malujemy i kończymy. Pamiętam jeszcze za czasów liceum plastycznego, kiedy malowaliśmy właśnie farbami olejnymi, nikt z nas nie nosił tych rękawiczek i czasami malowaliśmy naprawdę aż po same łokcie, rozmazując nawet pracę dłońmi. Wówczas chodziło się czasami długie tygodnie z takimi bardzo kolorowymi, brudnymi rękami, a trudno jest zmyć tą farbę. Tutaj mówię szczególnie do pań, na przykład spod skórek, tutaj przy paznokciach, spod paznokci. Trzeba wtedy naprawdę ciemnymi kolorami malować paznokcie, żeby nie wyglądały te ręce na bardzo po prostu brudne. Dlatego warto jest się naprawdę tutaj zabezpieczyć. Zaczynamy sobie od takiego rozrysowania tego, co dzisiaj będziemy malować. Maczam pędzelek delikatnie w tym naszym oleju, który jest naszym medium, pamiętajcie, czyli rozpuszcza nam farbę olejną. I teraz troszeczkę jakiegoś zrobimy ciemnego brąziku. O, zobaczcie, ten ciemny brąz pod wpływem tego oleju bardzo szybciutko nam się ładnie rozpuszcza i tym kolorem spróbujemy bardzo delikatnie wyznaczyć sobie linię horyzontu. Linia horyzontu to jest takie miejsce, gdzie pozornie niebo styka się z ziemią. Wyznaczamy sobie miejsce i teraz tak. Chciałabym, żeby tą partię stanowiła woda, ale nie sama woda, tylko na niej będzie taki fragment dużo jaśniejszy, taka rosa, która się nam tutaj będzie zbierała.
Tutaj pojawi nam się trzeci plan. I to będzie w zasadzie fragment tego trzeciego planu, dlatego że chciałabym, żeby w tym miejscu były po prostu jakieś tam drzewa, las, który jest ledwo, ledwo widoczny. Natomiast tutaj, na tej całej partii, będziemy pracować dużymi takimi rozłożystymi drzewami, które będą na naszym w zasadzie drugim planie, bo pierwszym jest tak naprawdę ta woda z różnymi odcieniami i elementami. Także dzisiaj będziemy się skupiać na różnych elementach, zarówno na drzewach, na fakturach liści, ale również na niebie i na wodzie podczas malowania właśnie farbami olejnymi. Ja sobie tak rozrysowywuję mniej więcej, co gdzie ustawię. Tutaj zrobimy pięć drzewa, jednego, drugiego, tak żebyśmy widzieli już, na czym będziemy sobie pracować. O. I w zasadzie to mi jest potrzebne na początek. Patrząc się na to, co tutaj się dzieje, jeśli tutaj mamy wodę, no musi być podobne odbicie tych ciemnych elementów w wodzie. Tu mi się zaczyna, popatrzcie, ten element blisko nas drzew, więc z całą pewnością to miejsce będzie podobne w kolorycie do nieba, będzie jaśniejsze, natomiast te odcienie to już musi być tutaj ten kolor, tak naprawdę odbitej ciemnej zieleni w wodzie. Tutaj zrobimy jeszcze taki prześwit, żeby to nie było zbyt ciężkie wszystko, więc też mniej więcej na tym etapie pojawią się nam tutaj jakieś prześwity. I to jest nasz pierwszy zarys, na bazie którego teraz będziemy sobie pracować. Zaczynamy od samej góry, od nieba. W jaki sposób namalować niebo, żeby ono było takie łagodne, melanżowe, przezroczyste? Zrobimy sobie w taki sposób niebo. Najpierw takim szczeciniaczkiem posmaruję to miejsce, po prostu wprowadzę troszeczkę oleju żywicznego. Popatrzcie, to jest to nasze medium. Zupełnie samym medium przesmaruję całe to miejsce. Ale tak, żeby nie było tego medium również, pamiętajcie, za dużo, dlatego że ta farba będzie nam się wtedy bardzo ślizgała. Ja sobie jak gdyby w ten sposób gruntuję taki fragment, żeby później farba ładnie mi się zaczynała w tym miejscu rozlewać. Posmaruję sobie od razu wszystkie miejsca, które chciałabym, żeby były po prostu fragmentami nieba. Tutaj też sobie zrobimy jeszcze trochę tego nieba. Dobrze. I teraz będziemy sobie wprowadzać najpierw biel. Zobaczcie, wprowadziłam sobie tak biel, po prostu, bez specjalnego na razie przejmowania się, w jaki ona sposób leży. Dlatego, że ja dopiero na tej bieli za chwilę będę sobie pracować innymi odcieniami i przeciereczkami. Przejadę jeszcze tak troszeczkę niżej tutaj z tą bielą, dlatego, że tutaj się mi pojawi trzeci plan, też taki troszeczkę rozbielony w kolorkach pastelkowych. Dobrze. Chciałabym, żeby niebo nie było zbyt niebieskie, dlatego że tu wszędzie pojawią mi się zielenie. Jeżeli zrobię do tych wszystkich zieleni zupełnie niebieskie niebo, obrazek będzie straszliwie po prostu chłodny, zimny w wyrazie. Dlatego w takich sytuacjach warto jest robić niebo odrobinę w takim cieplejszym odcieniu. Ja sobie teraz dodam troszeczkę brązu, odrobinkę rudości, ale tak odrobineczkę. Żeby ten kolor nie był za mocny. I kapeczkę czerni. Po co mi jest tutaj ta czerń potrzebna? Dosłownie odrobinka czerni spowoduje, że ten kolor zrobi się taki lekko siwawy, ale ten siwy będzie też, zobaczcie, ciepły.
Dodamy sobie odrobinkę jeszcze tutaj bieli do tego i takiej leciutkiej szarości. Zwróćcie uwagę, że ja tylko w niektórych miejscach dotykam sobie pędzelkiem, żeby wprowadzić kolor. Co ja teraz z tym zrobię? Na razie odkładam pędzelek i teraz biorę taki pędzelek, zobaczcie, szerszy, bardziej miękki. On nie jest szczecinowy, ale taki bardziej nylonowy. Teraz dobrze by było wstać, żeby stać naprzeciwko obrazka i trzymamy pędzelek w taki sposób. Ten sposób jest najlepszy do rozcierania właśnie farby olejnej. Bardzo blisko go trzymamy, zobaczcie, tutaj tego włosia. I teraz takimi ruchami łagodnymi, jakbyśmy chcieli malować falę, będziemy sobie tą farbę łączyć z bielą, która jest pod spodem. Trzymam sobie nawet nogą, kochani, sztalugę, żeby to mi nie biegało, dlatego że potrzebna tutaj jest troszeczkę tej siły również. I teraz leciutko w różnych kierunkach, w taki sposób chcę rozprowadzić farbę, żeby ten kolor, zobaczcie, tutaj były różne odcienie, wyszedł mi taki bardzo delikatny, bardzo, bardzo lekki, z taką przeciereczką dosłownie jak mgiełka. On ma być tylko leciutko zabarwiony. I przechodzę sobie do dalszych teraz partii. Tutaj, gdzie będą pojawiały się prześwity, nie chcę dawać też za dużo farby w tych miejscach, dlatego że później będzie ona mi bardzo długo schła i rozmazywała się, a chciałabym na tej farbie później jeszcze popracować sobie drzewami, więc robię to naprawdę bardzo tak delikatnie. Ja mam nadzieję, że bardzo tutaj Wam się nie błyszczy, nie odbija ta strona, bo farby olejne po prostu się mocno świecą. I leciutko rozjeżdżam sobie, zobaczcie, w bardzo prosty sposób rozsmarowywuję. Kiedy wykonywaliśmy podobne efekty z farbami akrylowymi, trzeba było bardzo szybko pracować, bo farba akrylowa z wodą po prostu momentalnie schła. Tutaj możemy śmiało, spokojnie wyjść sobie na kawę, herbatę, wrócić i dalej to samo robić. Miną długie godziny, zanim to dobrze wyschnie, gwarantuję Wam. Więc możemy cały czas do tego tak naprawdę wracać. I pomaluteńku schodzimy sobie w dół. I teraz tutaj. Chciałabym, żeby tutaj była taka partia zieleni z tyłu, ale takich bardzo też subtelnych zieleni przełamanych, więc damy sobie troszeczkę, mam tutaj bardzo ładny kolor, takiej oliwkowej zieleni, ona jest taka już naprawdę gotowa. Polecam, kupcie sobie takie farby olejne, nie tylko w tych takich małych opakowankach, gdzie mamy jakiś zestawik, bo mamy kiepskie kolory wtedy do wyboru. Warto jest kupować takie farby w dużych opakowaniach, z ładnymi już takimi gotowymi kolorami, z ładnymi barwami. Pokażę mniej więcej, jakiego rodzaju mogą to być farby. Na przykład takie duże, naprawdę zobaczcie, duże, konkretne opakowania 200 ml. Te kolory są takie od razu, zobaczcie, bardzo ładne, przepracowane, gotowe. Po jakimś czasie, jak będziecie pracować, to te tubki już nie będą takie piękne i takie czyste. One już będą mniej więcej tak mogły wyglądać, ale to nic. Taka farba może leżeć jeszcze kilka nawet lat. Akryl już by dawno wysychł, olej nie. Nawet jeśli nie zakręcimy jej, ona sobie tutaj stworzy taką skorupkę, którą później możemy bez problemu zdjąć i ona dalej jeszcze w środku cały czas jest aktywna i pracująca. Moje niektóre farby olejne naprawdę mają po kilka lat te kolory, których się gdzieś tam rzadziej stosuje. I one dalej są cały czas gotowe do malowania. Więc jest to bardzo taka jednak wydajna farba. A jeśli pracujemy cienkimi warstwami laserunkami, wtedy wystarczy odrobinka tak naprawdę tej farby. Natomiast oczywiście przy pracy szpachlą będziemy używać ich więcej. Dobrze, wracamy tutaj do naszego obrazu. Spróbujemy troszeczkę dodać tej zieleni, ale ja myślę, że możemy sobie również dodać kapeczkę czerni.
i brązu do tej zieleni, dlatego że to jest, tak jak już mówiłam, ten daleki plan i na dalekim tym trzecim planie trzeba tutaj będzie pokazać te kolory jako pastelowe, czyli takie mocno, mocno przebielone. Tutaj nie dawałam pod spód bieli, więc zobaczcie, ona mi się tak ładnie nie rozmazuje jak ta, ale nie wszędzie można dać tą biel, bo czasami potrzebujemy zrobić ciemniejszy gdzieś kolor i jeśli będzie za dużo tej bieli tutaj pod spodem, to może się okazać, że ciężko nam uzyskać ciemny jakiś mocniejszy odcień. Tutaj damy już troszeczkę takiego ciemniejszego koloru. Możemy sobie dodawać ultramaryny. To jest ten taki prawie tutaj czarny kolor, który po rozrzedzeniu jest pięknym takim głębokim szafirem. Dodamy sobie troszeczkę tutaj tego szafiru. Taki szafir w połączeniu na przykład z taką zielenią czy żółcią daje bardzo ładny odcień takiej głębokiej zieleni. Tutaj dodamy troszeczkę tej żółci, żeby nie było zupełnie tak szaro. Dobrze, i my sobie troszeczkę, kochani, to też rozsmarujemy, podobnie jak przy tamtym poprzednim obrazku. Tak jak tutaj pracowaliśmy nad niebem, tak możemy sobie teraz tutaj też delikatnie przyjechać i połączyć teraz ładnie te barwy. W taki sposób, żeby one nawet nam tutaj delikatnie, zobaczcie, wchodziły na to niebo. One będą sprawiały wrażenie, że w pewnym momencie gdzieś zaczynają tutaj zanikać i to jest bardzo ważny efekt, który pokaże nam, że to jest naprawdę daleki plan, który w pewnym momencie aż łączy nam się z niebem. Leciuteńko możemy zmienić kierunek, wtedy te plamy pójdą troszeczkę w bok. Tym twardszym pędzelkiem możemy delikatnie rozsmarować sobie te powierzchnie tutaj. No i mamy już bardzo ładny podkład tak naprawdę pod trzeci plan. To, co będzie tutaj bliżej, będzie nieco mocniejsze, ale myślę, że to już bardzo fajnie, ciekawie wygląda. No i też tym samym kolorem, który pozostał nam na pędzlu, spróbujemy wprowadzić odrobinę, popatrzcie, tego trzeciego planu gdzieś tutaj, bo to będzie później prześwitywało nam pomiędzy naszymi drzewami, które oczywiście będą znacznie mocniejsze na drugim planie, w takim odbiorze kolorystycznym. Natomiast to musi być przedłużeniem tego trzeciego planu. I leciuteńko tak samo kapiamy to po prostu. Dobrze, myślę, że jest już bardzo ładnie. Możemy sobie jeszcze ewentualnie rozciągnąć troszeczkę tego beżu, który mieliśmy zastosowany na niebie. Gdzieś jeszcze troszeczkę tutaj w górnej partii tych naszych drzewek, ponieważ tutaj mogą się później pojawić jeszcze jakieś prześwity. I takim pędzelkiem, popatrzcie, czyściutkim, możemy sobie poprzeciągać troszeczkę jeszcze to niebo tutaj. Dobrze, i teraz tak, przejdziemy sobie tymi kolorami na tym fragmencie. Tutaj będzie odbicie na wodzie tego światła, które pojawia się nam tutaj wysoko na niebie. Ale
Później zrobimy nieco bardziej niebieskawo-szarawy odcień, dlatego że to niebo może odbijać się ze znacznie wyższej części, pamiętajcie, której tutaj na obrazie nie widać. I będzie to wyglądało później bardzo tak efektownie. Więc staramy się teraz ten kolor przeciągnąć w dół, czyli najpierw bielą. Wprowadzamy sobie ładny biel, dodając troszeczkę od razu tego oleju tutaj, dlatego że znowu musimy troszeczkę sobie zagruntować tą całą płaszczyznę. Tutaj też pojawią nam się takie odbicia, to o czym już mówiłam, to będą te miejsca. I samym olejem gruntuję tutaj od razu tą część w zasadzie wody, która będzie nieco ciemniejsza. Będzie nam się na pewno dużo łatwiej wtedy tutaj pracowało. I robię to oczywiście zupełnie bez stresu, dlatego że farba mi po prostu nie będzie wysychała na razie. Także wszystko, co zrobimy tym olejem, to sobie długo, długo będzie schło i możemy na tym bez problemu pracować. Zrobimy sobie jeszcze raz ten beżyk, czyli te kolorki, takie brązziki delikatne z odrobiną czerni, które nam się pojawiły tutaj, ale robimy to naprawdę tak bardzo, bardzo delikatnie, zobaczcie, żeby było dużo, dużo jasnego i ciepła, nawet troszeczkę bielą możemy tutaj dotknąć. I to będzie nam przechodziło bardzo ładnym melażem teraz w inny, nowy kolor. I tym nowym kolorem będzie tym razem, weźmiemy sobie w ogóle czysty pędzel teraz do tego, żeby zrobić ten nowy kolor, będzie ultramaryna, która oczywiście sama w sobie byłaby bardzo agresywna, ale my ją tutaj przerobimy ładnie. Czyli dodamy sobie troszeczkę tego rudego brązu, tej sieny palonej. Dodamy sobie do tego bieli, kapeczkę czerni do przełamania, jeszcze ultramarynę. Zobaczymy, jaki kolor nam z tego wyjdzie. Jakiś taki ładny, zobaczcie, tworzy się przełamany, sprawdźmy go. Troszeczkę za fioletowy. Dodamy więcej sobie ultramaryny. Teraz będzie lepszy? Myślę, że tak. Myślę, że teraz będzie na pewno lepszy, bardziej taki naturalny. Jeszcze troszkę ultramaryny, żeby jeszcze go przyniebieścić troszeczkę. Dobrze, im niżej, tym chciałabym, żeby ten kolor był, kochani, ciemniejszy. Więc kapeczkę nawet z czernią tutaj. Tutaj może być na dole ładny cień. A tutaj damy troszeczkę jeszcze tej sieny palonej, która nam się gdzieś tutaj pojawiła jako taki element przejściowy w niebie. Dobrze. I teraz możemy sobie znowu ładnie to wszystko rozetrzeć. Użyjemy do tego pędzla. Zaczynamy od tych najjaśniejszych tonacji, żeby nie przeciągać ciemnych kolorów do góry. Czyli jedziemy sobie na spokojnie od góry, aż nam się zacznie to wszystko tutaj ładnie ze sobą łączyć. I teraz już mamy zabezpieczony od dołu i możemy sobie swobodnie tutaj tak nawet mocniej troszeczkę tym pędzlem poprzecierać, żeby stworzyć tutaj taki bardzo ładny melanż. Czyli to łagodne przejście, o którym mówiłam.
dobrze. Czasami jest tak, że pędzel zaczyna się brudzić i w tym momencie musimy sobie wziąć czysty już pędzelek i tym czystym pędzelkiem delikatnie, bardzo leciuteńko przejechać w tych miejscach, gdzie chcemy, żeby tej farby nie było widać. Żeby było bardzo takie łagodne i czyste przejście. Dlatego tych kilka pędzli zawsze powinno pod ręką przy farbach olejnych być. Dobrze, przejście już się zrobiło całkiem ładne. Jeszcze tutaj musimy troszeczkę dołożyć jakiegokolwiek koloru, czyli w miejscach, gdzie pojawią nam się, zobaczcie, te prześwity. Taki leciutki, leciutki, ledwo, ledwo kolor. Cała ta partia wody będzie naprawdę ciemna, gdyż ona będzie właśnie stanowiła odbicie drzew, które znajdą się na górze. W związku z tym możemy sobie zacząć od nakładania może najpierw na drzewa poszczególnych elementów, a później jak będziemy widzieli, jak dokładnie te drzewa będą wyglądały, to zrobimy sobie ładne, adekwatne do tych drzew odbicia. Zabieramy się więc za zieleń, która nam się tutaj pojawiła. Najpierw takie ciemne podkłady kolorystyczne. Będziemy sobie pracować tutaj różnymi szczecinowymi pędzlami. Wyszukuję jakichś dobrych, na przykład ten może być, popatrzcie, takiej średniej wielkości. I pobieramy sobie czerń. Może być troszeczkę indygo, to jest ten taki morski kolor. Połączymy to sobie z tą naszą ładną zielenią, o której już mówiliśmy, tą oliwkową. I wyjdzie nam taki ładny, taki naprawdę głęboki kolor. A to indygo spowoduje, że ten kolor się jeszcze tak ochłodzi. I on będzie bardzo ładnie pasował w tych takich najciemniejszych miejscach. Delikatnie, pomalutku wprowadzamy sobie takie najciemniejsze elementy, które byśmy chcieli pokazać na naszych drzewach. Zaczynam pracować troszeczkę tapowaniem. Zwróćcie uwagę, że jest to taka praca, gdzie w pozycji pionowej przyciska się pędzel po to, żeby zrobić takie wrażenie małych, drobniutkich gdzieś listeczków.
Musimy pokazać tutaj dużo różnych ładnych odcieni pasujących do siebie zieleni. Na razie zaczynamy od takich najciemniejszych warstw. Oczywiście pomiędzy nimi znajdą się coraz jaśniejsze, pokazujące trójwymiar tej zieleni. Ale zaczynając od najciemniejszych, dużo łatwiej będzie nam potem pracować. Wyrysuję sobie mniej więcej w tym momencie takie krawędzie pni drzew, żeby wiedzieć, gdzie się trzymać tych ciemnych stref. Więc tak, tutaj w tym miejscu zrobimy jedno drzewo. Tutaj pójdzie drugie takie cieńsze. Z tych zarośli pojawi się kolejne, grubsze. No i chciałabym jeszcze tutaj również pokazać pnie drzew, ale niekoniecznie takie zupełnie proste. I będziemy się teraz już tego trzymać. Tutaj będzie taki ładny jeszcze prześwit. Tu zrobimy jeszcze jedno drzewko. Gałązkami się zajmiemy w zasadzie później, ale już mniej więcej mamy tutaj takie główne ustawienie tych naszych drzewek. I teraz już wiemy, gdzie możemy omijać, gdzie dochodzić. Możemy ewentualnie jeszcze sobie jakimś ciemnym brązem z odrobinką czerni przejechać tutaj po tych pniach, żeby wyznaczyć od razu ich podstawową jak gdyby szerokość. Będziemy widzieli, które drzewo jest jakiej szerokości. Dodajemy sobie cały czas tutaj oleju w momencie, kiedy chcemy zrobić jakieś większe takie krycie farbą. Możemy zabierać się teraz już na spokojnie dalej za pokrywanie tych ciemnych płaszczyzn, bo już teraz widzimy, gdzie mamy pnie i gdzie możemy sobie pozwolić na wyjeżdżanie tymi ciemniejszymi elementami. Teraz będzie widać, że tutaj od góry muszą się na pewno pojawić te ciemniejsze tonacje, ale tak, żeby pojawiały się również prześwity. Thank you.
Będziemy sobie teraz wchodzić w nieco jaśniejszą partię. Bierzemy po prostu już mniej tej czerni, a raczej staramy się pracować tą zielenią, zobaczcie, piękną, taką oliwkową, i ewentualnie dodawać coraz do niej jaśniejszych barw. Ale robimy to raczej tonalnie, czyli zostawiamy też sporo tych ciemnych miejsc i na nie zaczynamy nanosić po prostu te jaśniejsze odcienie. Teraz farby już nieco więcej na pędzelek, tak żeby pojawiała się struktura tych delikatnych poparcie listeczków. Wtedy będzie to dużo tak naturalniej wyglądało. Farba olejna jest gęsta, więc bardzo łatwo jest uzyskać tego typu efekt tapowania i to jest rzeczywiście takie niezwykle efektowne, jak widzicie. Wszystkie te ciemne kolory, które teraz były pod spodem, będą dawały nam wrażenie takiej głębi i tego trójwymiaru, który tutaj jest nam niezbędny, tym bardziej, że pracujemy głównie w zieleniach. Tam, gdzie jest chłodniej, możemy sobie do tej zieleni dodawać troszeczkę błękitu z bielą. Wtedy nam się to tak ładnie tutaj będzie ochładzało i to, co chcemy pokazać jako ten gdzieś dalszy plan, możemy delikatnie tak ochładzać. Dobrze, na pierwszej tutaj tej partii będzie na pewno znacznie jaśniej, więc rozjaśniamy sobie tym razem kolor, bierzemy jaśniejszą zieleń. I tutaj pojawią się krzaki z większymi nieco listkami, ponieważ my też będziemy je widzieli jako, no, jako bliższe obiekty, czyli automatycznie większe. Tapujemy więc sobie, szczególnie w tych miejscach, które tutaj pozostawiliśmy jako te jaśniejsze. Dodaję nieco żółci neapolitańskiej na te najbliższe nas partie. Z zieleniami trzeba, kochani, uważać, bo one mogą wyjść zbyt takie agresywne. Czasami mówi się, że widać, że ktoś namalował zieleń, jakby była ławka w parku. To jest właśnie taka typowa zieleń niebezpieczna dla nas, więc zielenie staramy się zawsze łączyć z innymi barwami i ładnie przepracowywać na palecie. Niektóre miejsca muszą pozostać w cieniu, te można delikatnie ochłodzić.
spróbujemy jakiś szczeciniaczek tak bardziej rozmiażdżyć, popatrzcie, wtedy on się zrobi taki bardziej okrąglejszy podczas tapowania. Rozpłaszczam go po prostu, tą szczecinkę, zobaczcie, na różne strony i spróbujemy teraz popracować, zobaczymy, jaka będzie różnica w wprowadzaniu liści. Nabieramy na niego sporo farby. O, te listeczki są, popatrzcie, takie drobniejsze, szczególnie tam, gdzie mamy daleko. Możemy nim też przekręcać ładnie w różne kierunki. Tam w oddali, gdzie są drzewka, ta bardzo ładnie ta jasna zieleń będzie wyglądała takim rozczapiżonym właśnie szczeciniaczkiem, bo on będzie nadawał takiej drobnicy tutaj. Dodamy sobie teraz więcej żółci, takiej ciepłej, oraz żółci neapolitańskiej. Zrobimy tutaj taką nieco jaśniejszą strefę, nawet z odrobiną bieli. Robi się już całkiem ładnie, coraz jaśniej po tej stronie. Tutaj rozzielenimy troszeczkę te czernie, żeby nie było zbyt ponuro. No i nadamy tutaj jaśniejszych, takich bardziej wystających elementów. Tam z tyłu, w oddali, możemy też troszeczkę zrobić takiego tapowania, pokazać, że tam też są jakieś zarysy drzew. Zrobimy to tak bardzo, bardzo delikatnie, żeby to nam się zlewało w zasadzie niemalże z tymi dużymi tutaj plamami. Ale niech wrażenie też będzie troszeczkę takich drzew bardziej naturalnych, z takim leciutkim ociepleniem. To samo możemy zrobić tam z tyłu gdzieś. Też takie wrażenie, że tam gdzieś z tyłu jeszcze jest ten las przeciągnięty. Pojawi nam się taki bardzo ładny, zobaczcie, trójwymiar w tym momencie.
wszystkiego możemy sobie jeszcze popracować szpachelką. Dlatego, że te listki, które mamy z brzegu, z samego przodu, one są nieco mocniejsze. I możemy zastosować taką malutką, zobaczcie, szpacheleczkę. To jest jedna chyba z najmniejszych, takich delikatnie zaokrąglonych. I teraz bardzo czystymi kolorami możemy sobie popracować tak naprawdę gdzieś tutaj nad takimi pojedynczymi listeczkami. To będzie też bardzo, bardzo ładny, bardzo ciekawy efekt. Gdyż farba na szpachelce będzie taka czysta, jak ją położymy, ona się nie będzie już nam rozmazywała z innymi kolorami, więc dzięki temu możemy sobie tutaj naprawdę nadać takie jaśniutkie te listki na pierwszym planie, nieco bardziej wystające, z fakturami, pokazać przez to, że to jest rzeczywiście gdzieś blisko nas. Bardzo ładny efekt. I wszędzie tam, gdzie jest naprawdę nisko, to znaczy, że te krzaki są gdzieś tam najbliżej nas i możemy zastosować właśnie takie wrażenie zdecydowanie takich wyraźniejszych i większych listeczków. Dobrze, poprawimy sobie również szpachelką troszeczkę pnie same, nadając im również, zobaczcie, różnych odcieni. Samym kantem szpachelki możemy wyciągać jeszcze dodatkowo bardzo efektowne i takie cieniutkie gałązeczki. Trudno jest nam to zrobić samym kałankiem, ale szpachelka z olejem jak najbardziej się do tego nadaje. Pnie się będą robiły jeszcze bardziej wyraziste. Niektóre elementy pni są oczywiście przykryte, zobaczcie, listkami. I takie naturalne kolory będą tutaj przebijać pomiędzy właśnie brązami lekko zaczerniałymi, a nieco jeszcze jaśniejszymi odcieniami. Jeżeli chcemy robić jeszcze takie cieniuteńkie linie, można sobie szpachelkę dodatkowo umaczać w oleju. Wtedy ona rzeczywiście będzie tworzyła nam takie naprawdę bardzo, bardzo cieniutkie, delikatne, zobaczcie, krawędzie. I takimi krawędziami możemy dodać jeszcze troszeczkę szczegółów, typu jakieś tam bardzo cienkie gałązki, które są widoczne. Takie rzeczy stworzą wrażenie takich detali, czyli obrazu, który został naprawdę bardzo tutaj mocno ładnie wypracowane. Bo w tym gąszczu mogą przecież pojawiać się różne dodatkowe elementy, jakieś naprawdę takie cieniuteńkie drzewka gdzieś tam w oddali, jakieś krzaczki. One mogą gdzieś wystawać, poparcie pomiędzy tymi naszymi tutaj na dole krzakami. Gałązki mają prawo się gdzieś pojawiać, przenikać. Wszystko to będzie sprawiało takie bardzo później naturalne wrażenie.
Możemy też szpachelką dodawać gdzie niegdzie pojedynczo jeszcze jakichś listeczków. Jeśli na przykład uznamy, że dane drzewo za bardzo jest takie odkryte i wygląda nieco nienaturalnie, bo nie ma z przodu na nim tych listków, to bez problemu szpachelką możemy ten koloryt jeszcze tutaj dorzucić. Jaśniejsze gdzie niegdzie listeczki, które się pojawią, też będą sprawiały wrażenie takiego ładnego trójwymiaru, który gdzieś tutaj się przenika, tego światła, które wpada między tymi drzewami i oświetla niektóre partie. Odrobinę tej ciemnej żółci też tutaj bardzo ładnie zadziała, poparcie na tych krzaczkach, nieco je ociepli, ale także właśnie pokaże przenikające światło. Odrobinka zieleni gdzie niegdzie również przyda się na naszych pniach. Pokażemy ingerencję innych kolorów tutaj z tła. Jeszcze troszeczkę światełka. Tutaj rozbijemy troszeczkę tą bardzo ciemną plamę i też pokażemy fragment jakiegoś pnia, jeszcze dodatkowo drzewka. A na samych obrzeżach też mogą gdzieniegdzie pojawić się wystające gałązki. To też będzie tak ładnie, bardzo naturalnie poparcie wyglądało. Sama zieleń w zasadzie, a popatrzcie, jak dużo pojawiło się różnych jej odcieni. Od takich niebieskawych, nawet błękitnych, gdzieś pojawiających się z tą przenikającą ciemną czernią, aż do takich jaśniutko żółtych. I to wszystko sprawia, że ta nasza zieleń jest bardzo tutaj różnorodna. I my widzimy i drzewa, i krzewy, i krzaczki, pomimo tego właśnie, że cały czas pracujemy bardzo podobną gamą barw. Popatrzcie, ile tak naprawdę farbami olejnymi możemy zrobić przeróżnych odcieni tych samych teoretycznie kolorów. Odrobinka bieli zawsze nam tak rozświetla niektóre miejsca. Można jeszcze szpachelką ładnie właśnie pokazywać same gdzieniegdzie kształty większych listków. Jeszcze gdzieniegdzie takie leciuteńkie rozbicia, które też sprawią później wrażenie takiej delikatności całego obrazka i takiej szczegółowości jego. Dobrze, zerknijmy jeszcze, jak to się ma po drugiej stronie. Tu mi mocno odbija światło, więc muszę troszeczkę stawać z różnych stron. Tutaj
tutaj też możemy bardzo delikatnie, tak leciutko wykonać takie wrażenie, że tam też są drzewa. Możemy takie leciutkie pnie porobić, ale bardzo, bardzo delikatne i bardzo jaśniuteńkie. Właśnie kantem szpachelki. To również będzie tak bardzo ładnie wyglądało. I nawet delikatnie, samą krawędzią pocierając, możemy jeszcze dodatkowo porozcierać same krańce w zasadzie tego, co nam się tutaj z tamtymi drzewkami dzieje. Leciutko rozbielić te krawędzie. One będą takie bardzo wtedy jaśniutkie, delikatne i gdzieś tam będą się powoli zbiegały z niebem, leciutko aż rozmazując. W ten sposób pokażemy, że jest to rzeczywiście taki trzeci plan. Tutaj gdzieś na dole też pokażemy takie wrażenie, że też rosną tutaj być może jakieś tam krzaczki, które są lekko też oświetlone. Ale nie możemy zrobić tego tak mocno jak to, dlatego że wtedy za bardzo zrównamy trzeci plan z drugim. Więc bardzo ostrożnie. Delikatnie przyciemnimy jeszcze troszeczkę od dołu. Dodatkowo jeszcze cofniemy te elementy. Dobrze by było jeszcze delikatnie dotknąć tutaj szczeciniakiem, żeby pokazać jeszcze tą plamę jako taką lekko bardziej rozmazaną. Cofnęło nam się tutaj to już wszystko ładnie. Możemy się pomału zabierać do tego, co się dzieje tutaj. To miejsce będzie jaśniejsze. Tutaj będzie taka rzęsa mocna na wodzie, która będzie płynęła sobie na takim ciemnym tle tego odbicia. I teraz spróbujemy wprowadzić ten najpierw ciemny kolor. Więc tak, czerń oraz zieleń. Z odrobiną brązu. Leciutko postaramy się również ocieplić tutaj te miejsca. Na razie wprowadzimy sobie sam kolor.
ustawimy sobie troszeczkę tych jaśniejszych miejsc, które wcześniej tutaj ruszaliśmy, to będą te takie prześwity. Możemy w zasadzie zasugerować sobie pewne sytuacje odbicia. Dobrze, i kiedy mamy już te różne odcienie, teraz troszeczkę sobie je porozcieramy, bo musimy uzyskać później takie wrażenie przecież wody. Odsuwam na razie paletę i przygotuję sobie ściereczkę, którą będę przecierała co chwila tak naprawdę pędzel, żeby on mi się nie brudził mocno. Postawimy sobie znowu w ten sposób płótno i go tutaj mocno przyciśniemy. Teraz musimy sprawić wrażenie, że to jest struktura wody, w której się nam po prostu coś odbija. Jak to zrobić? Bardzo delikatnie, leciuteńko przejeżdżamy suchym pędzlem, ale musimy to zrobić również w innym kierunku. Musimy zrobić takie zawirowanie, moi kochani, po prostu wody. Wtedy te plamy staną się znacznie bardziej miękkie i bardziej naturalne. Dla lepszego efektu pociągniemy jeszcze w kilku miejscach w taki sposób pędzlem, żeby stworzyć wrażenie rozciągniętej fali na wodzie. I jeszcze zupełnie teraz czystym, suchutkim pędzlem wycieramy te miejsca, które chcemy, żeby było po prostu czyściej i delikatniej. Ale to musi być naprawdę już taki czysty i suchy pędzel, który nam ściągnie to, co niepotrzebne i jeszcze dodatkowo rozetrze.
bardzo naturalnie później wychodzą takie delikatne poruszenia, które przemieszczają jak gdyby nam nieco sam kształt i z takiego na przykład pnia robi się taki delikatny zygzak, który wpływa później na takie wrażenie, że to jest po prostu woda, która płynie sobie jakąś falą i w związku z tym tworzy takie zawirowania przestrzeni. Myślę, że wystarczy. Jest bardzo ładnie. Widać, że jest to zdecydowanie struktura wody. No natomiast my w tej chwili przejdziemy sobie tutaj do tej rzęsy na wodzie, o której ja mówiłam wcześniej i ona będzie bardzo jaśniutka. Ta rzęsa pojawi się też również malowana troszeczkę też szpachlą na wodzie. Jakieś takie delikatne elementy trawek, które za chwilę pokażą nam jeszcze taką wrażenie takiej realności tego pejzażu. I wprowadzamy sobie znowu kolor. Zacznę tym razem od żółci. Wprowadzę ten kolor tym razem szpachelką. Będzie mi się bardzo ładnie tutaj, zobaczcie, rozkładał. W zasadzie to smaruje, bo jak chleb masłem zupełnie, zobaczcie, można w ten sposób wciskać szpachelkę. I ona pozostawi nam ten taki naprawdę ładny kolor, który chcemy użyć. Nie będzie nam się dzięki temu mieszać po prostu z innymi barwami niepotrzebnie, bo my tutaj chcemy naprawdę taki jaśniuteńki uzyskać kolorek. Dobierzemy sobie odrobinkę do tego tej zieleni. Ta zieleń pójdzie nam tutaj pod samą tą linię horyzontu. Jaśniutkimi miejscami tak spróbujemy od razu powychodzić, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Damy teraz troszeczkę ciemniejszych kolorów jeszcze tą szpachelką tutaj pod spód, żeby pokazać jeszcze wrażenie tego cienia. Ta rzęsa tutaj ma spore cienie, szczególnie od brzegów, gdzie pojawiają się te potężne krzaki i drzewa. I ma też prześwity, czyli będzie miała takie dziurki pokazujące na to, co tutaj jest w środku, więc trzeba też taki podobny odcień uchwycić koloru. Dobrze, i teraz znowu delikatnie spróbujemy sobie połączyć tą plamę, tak, żeby wyglądała znowu jak najnaturalniej. Leciuteńko
pędzelkiem. Farba jest bardzo gęsta, więc jeżeli my będziemy pracować tak bardzo, ale to bardzo delikatnie tym pędzelkiem, mamy szansę na rozprowadzenie tylko tych farb z wierzchu, natomiast one będą dalej takie naturalne w tym kolorze, który po prostu powstał. Już prawie, jeszcze tylko odrobinę przeciągnę te takie ciemne plamy. I leciutko jeszcze podzielenie na górze, tą naszą całą rzęsę. I taka sama rzęsa jeszcze dodatkowo pojawi nam się tutaj. Teraz poprawimy ją szpachelką. Jako kontynuacja tego w zasadzie, co dzieje się tutaj. Tutaj też musi się to pojawić w taki bardzo podobny sposób, więc też najpierw przepracujemy to miejsce szpachelką, którą cały czas oczyszczamy. Będziemy wycholić sobie takimi dosłownie pojedynczymi rzęskami pływającymi na wodzie. To samo pojawi się tutaj jako takie maleńkie niemalże listeczki. Tutaj powychodzimy sobie jeszcze tam dalej takimi bardzo już maleńkimi dotknięciami, bardzo delikatnymi, które będą pokazywały nam również w ten sposób odległość i perspektywę. Musimy też w odpowiedni sposób ulokować je tutaj na tym całym obszarze.
dodamy sobie tutaj ładnie zieleni. Dobrze, i teraz na koniec jeszcze tutaj takie bardzo delikatne, cieniutkie traweczki, które będą sobie właśnie wychodziły leciuteńko z tych elementów. I pamiętajmy również o ich odbiciach w wodzie. Mogą być troszeczkę ciemniejsze. Będą też bardzo naturalnie wyglądały. I takie leciutkie cienie tego, co pływa na wodzie, też będzie pokazywało dodatkowy właśnie taki ładny trójwymiar. Leciuteńko wprowadzamy dodatkowy taki cień pływających listeczków.
Dobrze. Myślę, że obraz możemy uznać za skończony. Poruszyliśmy tutaj wiele różnych technik. Pamiętacie o rozmazywaniu w odpowiedni sposób, przemazach pędzlem, a także na tapowaniu i wykańczaniu pracy szpachelką. Mam nadzieję, że wszystko to będziecie potrafili zastosować i namalować w piękny sposób zarówno niebo, jak i wodę.